Przenosimy się z powrotem do Tbilisi. Tym razem jedziemy marszrutką za 10 lari od osoby. Wybierzemy się też na krótką wycieczkę do meczety, gdzie zawozi nas busik za 1 lari w jedną stronę. Na całość przeznaczamy 40 lari. Taka twierdza. Taki hotelik. Tu się coś buduje, tu jest ogród botaniczny. Tak o. Widzę. Dobra, widzę. To jest pole do drzewa, tak? Gruziński kebab. Ale gdzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, cała dziesięć. Szczodra. Dojechaliśmy do Tbilisi z Kazbegi. Nie była to łatwa droga, bo strasznie dużo ludzi chciało zjechać i przyszliśmy 20 minut przed naszą marszrutką, która była już przepełna. Musieliśmy czekać półtorej godziny na kolejną, a i tak nie wiedziałam, czy się tam dopcham, bo im bliżej było przyjazdu do marszrutki, tym więcej osób się kłębiło w tym miejscu, gdzie się wchodzi. Przyjechaliśmy do restauracji, która jest w pobliżu morza, tak, bo Tbilisi leży nad morzem, tylko że to jest Tbilisi Sea i jest to sztuczny zbiornik, który mamy nadzieję jeszcze dzisiaj odwiedzić, a póki co jesteśmy w restauracji, która po prostu nie jest nad samym morzem, dlatego pewnie nie jest taka droga. Chociaż cen nie widzieliśmy, bo nie mają tu menu. Znaczy menu jest tylko gruzińskie, więc przyszła pani i po rosyjsku nam z nami porozmawiała, co chcemy zjeść. Nie stać nas na jedzenie, które wzięliśmy. Ale opcja. Nie można płacić kartą. No jest trochę poza miastem to morze. Trzeba dojechać taksą. Ewentualnie 60 marszrutka chyba tu jeździ. Jest na obrzeżach. Jest 20. Nie mamy groszy. Grosza przy duszy. Serio, nie mamy nic. Wszystko zostawiliśmy w restauracji. Nawet sępy nad nami krążą. Nens cap en optimist a la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar així estirades en veu espectacular llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes de final inesperat és elusiva tanta calor t'incorpores i et poses bé el banyador amb un cau calcules com està l'aigua i tot està llest total que entrem al mar. Tamada, tak? No. To jest? Aha. Wodzire i imprezy. No tak, no. Nie mam imprezy, tylko tego. Supry. Dwa. Tak się złożyło, że poszliśmy do Maka na lody. Pani nam za bardzo chciała pomóc i dostaliśmy darmowe lody. I teraz tak. Jak mawia ten tu za mną, na koniec zawsze wyjdziesz na zero, więc na pewno gdzieś te 3 lari stracimy, bo
szybko coś się wydarzy. Źle poszliśmy. Dlatego wykorzystamy to inaczej i wydamy je na coś innego. Coś, co będzie miało sens. No, ja wiem. Jak mi pachnie. O, jakie one są płynne. Spokojnie, spokojnie, najedzie się, spokojnie. Bo cię pokaleci i cię zakazi, czym zobaczysz. No to co mam zrobić, jak mi tak... No nie dawaj im palców, wstań. Chcesz jutro do szpitala trafić? Nie chcę, no. No to uważaj. Jesteśmy w szpitalu chorób zakaźnych. Za mną jest gabinet, w którym przyjmuję szczepienia przeciw wściekliźnie po ostatnim incydencie z kotem. Trzeba być odpowiedzialnym, brać odpowiedzialność za swoją głupotę. Szczepień jest 5 dawek. Są zupełnie bezbolesne, bezpłatne. Idzie się do lekarza POZ-u. On zapisuje skierowanie do szpitala chorób zakaźnych. Tutaj się zgłasza, przychodzi się na szczepienie. Jak widać, kolejek nie ma. Zdrowie jest tylko jedno. Influencing się włączył. Miłe są te panie z panią spotkania, ale cieszę się, że to ostatnie. Cześć. Jejk. Nie skacz, co ty robisz? Jakie ładne. Jakie piękne. No. Fuj. A tamten jaki piękny, popatrz, ja chcę tamtego do domu. Jaki on jest piękny. Chyba wzięli chlebkę. Weźmiemy, damy im, dobra? Teraz czas na nieco smutniejszą część, ale uważam, że równie ważną. Wszystkich wrażliwych przepraszam za smutny widok. Problem z kociakami w stolicy jest duży i ciężko znaleźć dobre rozwiązanie. Może świata się nie zbawi, kupując kilka parówek, ale jestem zdania, że jeśli można nakarmić głodnego zwierzaka, to nie ma w tym nic niewłaściwego. Próbowałam kilkanaście razy wysłać kogoś do kotków. Niestety chętnych było wielu, a ostatecznie poszły 2 osoby. Co wiem, kotki przepadły. Nie wiem, jaki ostatecznie spotkał je los. Te kociaki absolutnie skradły moje serce. Natomiast dokarmianie ich spotkało się z zaskoczeniem, a nawet ostrym sprzeciwem niektórych osób. Zostawienie ich na tym podwórku było najsmutniejszym porankiem całego wyjazdu. Tego dnia pojechaliśmy do oddalonego o 25 km miasta, do wcześniejszej stolicy Gruzji. Tutaj za mną stoi katedra Sveti Scoveli, która swoją historią sięga aż do pierwszego wieku naszej ery. Właściwie to miejsce bardziej niż sama katedra. W porządku logicznym, czyli idąc od najstarszej daty. W pierwszym wieku przed naszą erą z Jerozolimy przyszedł Eliasz z szatą Chrystusa i powitała go jego siostra Sydonia. I jak założyła tą szatę, to poczuła cały ból Chrystusa, umarła i tutaj ją pochowano i tutaj w tym miejscu były wszelkie uzdrowienia i tak dalej. Ludzie tu przychodzili i to było ważne miejsce, ale potem o tym zapomniano, bo były różne wojny, najazdy i tak dalej. Dalej. W 337, kiedy to Świętanino przyjechała do Gruzji, a właściwie do Iberii i chciała, żeby tu był przyjęty chrzest i król Miriam się na to zgodził, bo jego żona została wyleczona.
to tutaj kazał wybudować kościół, ale się nie dało wybudować kościoła, bo tutaj stał cydr i nie dało się go ściąć i potem ten cydr się uniósł do góry, do nieba i nie chciał zejść z tego nieba i potem przyszła święta Nino, zaczęła się pomodlić, żeby ten cydr zszedł, bo nie rozumiała, o co chodzi. Jak się pomodliła i ten cydr zszedł, to ona zrozumiała, że tutaj musi być pochowana ta święta Sydonia z tą szatą Chrystusa, bo ona skamieniała, więc była pochowana razem z tą szatą. I kazano tu wybudować kościółek drewniany, który następnie, który był wybudowany w III wieku, a został w V wieku zmodernizowany, bo Gruzja stała się coraz bardziej chrześcijańska i był tu większy kościół, a potem został przebudowany w XI wieku i to, co tutaj widać, to prawdopodobnie jest już z XI wieku. Leży tam Borka Sali, tam były chrzty, koronacje, chowanie królów czy króli i w ogóle bardzo ważne miejsce i takie w ogóle mega, mega ważne. A teraz jest to siedziba patriarchy gruzińskiego, tak? Ponieważ właśnie on w V wieku został przebudowywany, ponieważ wtedy za czasów Gorgasalego kościół stał się bardziej autonomiczny i oddzielił się od władzy i właśnie tutaj się to stanowisko, ta siedziba patriarchy zrobiła i tutaj jest dziaduszek, który ma aktualnie ile? 1933 rok urodzenia? W którym roku się urodził? 33. Szybko. 33. Czyli w 1933 już tak. Roku się urodził, jeszcze tu jest i tak. Gdzieś, on jest bardzo stary. Także... Byliśmy tutaj świadkami też chrztu, widzimy jak to wygląda, tam maczają 3 razy dziecko w wodzie. Dużo się modlą. W 2013 maja zaapelował do władz gruzińskich o wydanie zakazu przywracania Parady Równości w Tbilisi. No. W 2009 roku poddał się w Niemczech zabiegowi... Tak, angioplastyki w związku z niewydolnością krążenia. Takie są informacje na Wikipedii. Ekstra, nie? No, a my jesteśmy w Mczecie, czyli w dawnej stolicy Gruzji, która była stolicą Gruzji przed Iberią, a potem właśnie była ta historia z tym Gorgasalem, który na polowaniu ubił jelenia, który tam wyzdrowiał i postanowił założyć miasto Tbilisi, a jego syn Daci przeniósł stolicę z Mczety do Tbilisi. Przepraszam, że źle to wymawiam, ale nie umiem tak charczeć. I to było bardzo ważne miejsce. Tutaj jeszcze są dwa inne ważne kościoły i tyle. Jak ty wyglądasz? Komu to skroiłeś dzisiaj? To jest cyganka. Po wróży, za stolari. A brud. Jo, cyganka. Cyganka z urodzenia. Chodź. Idziemy sobie. A twarzy cygan. Seba, co robisz? Czytam. O czym? O katolikos wszystkich Ormian. O czym? O katolikosie wszystkich Ormian. Co ty na tym powiesz? Co o tym wiesz? Nie jest. Co ty się wymądrzasz, cyganie? Ale wiem, że za to bym jest cyganie. Głowy byka, które coś symbolizowały i winorośla, które symbolizują urodzaj. Aha, takie byko. Mamy 31 stopni w cieniu. W słońcu będzie za 35. Na pewno. 5. Jest bardzo ciepło. A w Mczecie odnotowuje się największe różnice temperatur w ciągu roku. Od minus 30 stopni do plus 39. Takie są maksima. Maksima? My czekamy na taksę do monasteru Dżwari, który się
patrzy tam na mnie ze szczytu i mówi: Pierona, tam jest jeszcze cieplej. Umrzemy tam. Nie, tam wyjdziemy, będziemy siedzieli, tam będzie 15 w środku. Jesteśmy na wzgórzu, który widać z mczety. Za mną jest monaster Dżwari, co oznacza Święty Krzyż. Dlatego w IV wieku tutaj na tym wzgórzu podobno stał krzyż, do którego wszyscy przychodzili się modlić. To była taka kolebka chrześcijaństwa. Można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najstarszych kościołów na świecie. Można dodać to, że ten owy klasztor, czyli... No to jest kościół chyba. Nie, znaczy z naszego to jest klasztor, z ich to jest monaster. Jest pisany na listę 100 najbardziej zagrożonych rozwaleniem się zabytków na świecie. Tych takich ważnych, bo był bardzo źle konserwowany, nikt o niego nie dbał i teraz się rozlatuje. No ale może właśnie dlatego jest w takim stanie, w jakim był wybudowany i to jest też... No możliwe, że tak, no ale konserwacja polega na tym, że nie zmieniasz jakby tego, ale zapobiegasz jemu rozpadowi, a tutaj nie było to zadbane i... A jeszcze to, że jego fasada służy jako baza, jako... jako wzór do budowy innych świątyń. Tak, bo to był jeden z tych pierwszych takich wybudowanych i teraz wszystkie w Gruzji wyglądają tak samo, bo są na podstawie tego. I że na nim są płaskorzeźby, które nie występują nigdzie indziej. Nie widziałam. Na zewnątrz. Aha. Na fasadach. W każdym razie jest, w środku jest bardzo mały, znajduje się tylko taki duży krzyż. Znowu trafiliśmy na chrzest. Dzisiaj jest chyba dzień chrztów. 1 sierpnia. Dzień chrztów w ważnych kościołach. No, a tutaj są pewnie skorpiony. Ha, ha, ha. I znów krzyż świętej Nino. Ona się modliła, trzy lata tu ogólnie siedziała, modliła się tu do Jerzyn. W sensie, jak tu przyszła, to znalazła sobie to miejsce, ono było poza miastem. I tutaj się modliła przy jakichś Jerzynach. I tutaj król Miriam, który właśnie w tym kościele, kazał wybudować kościół. Koniec historii. A to się nazywa jak kościół? Santa Ramira, czy coś takiego? Co oznacza, bo to był ogród królewski i to oznacza właśnie ogród królewski. Skończyliśmy podróż po mczecie. Widzieliśmy trzy najważniejsze kościoły i właściwie trzy punkty do zwiedzenia w tym miasteczku, które jest bardzo ładne, ale nic tu więcej nie ma. Widzieliśmy grób króla Miriama i królowej Nana, czyli pierwszych władców chrześcijańskich. Widzieliśmy kościół, w którym był chrzest. Tu był chrzest Gruzji? Chyba tak, chyba w mczecie, w tym pierwszym, w którym byliśmy. Widzieliśmy grób, nagrobek Gorga Saliego, znów jakiegoś apostoła w postaci mumii, tak jak było w Kijowie. Wygraliśmy życie.
Wzięliśmy taksówkę na samą twierdzę. Jeszcze zapłaciliśmy za to tylko jeden lari. Jedziemy teraz wióz, tak? Na Helenie? Na Helenie, że normalnie prawie spadł na plecy. Co to jest? 23. Czekaj, no. 20:44. 40 czyli minut. 40 minut, super. Wow, widok mamy. Gruzja jest piękna. Tbilisi też, z góry, nocą. Jak się nakleje wina. Robi wrażenie. A my jeszcze idziemy na najlepsze kinkali w Gruzji, jeżeli się dopchamy. Coś, to powiem, że usiądziemy przy tamtym balkonie. Kurde, ja mogę nawet na ulicy usiąść, jak mi dadzą te kinkali with lamp. Marani w Tbilisi przy łaźniach jest najlepszym kinkali, mimo że jest ciut droższe, ale to naprawdę nie jest wielka różnica. A nagrywałam tą matkę Gruzji. Że w jednej ręce trzyma miecz dla nieprzyjaciół, a w drugiej czaszę z czaczą bądź z winem dla przyjaciół. I ona symbolizuje ducha gruzińskiego i nie daliśmy rady go nagrać, bo byliśmy tuż pod nią, ale tuż pod nią tak od tyłka strony nic nie widać i już nie mieliśmy okazji. A tu jest Tbilisi i że Tbilisi to wygląda jak z tej strony jak płaszczka, ale może z tamtego wzgórza, z tamtą świecącą wieżą, gdzie można też wjechać kolejką, nie wygląda jak płaszczka, tylko faktycznie jak podpaska. I że jeszcze idziemy na kinkali i że chyba jestem pijana i że Alvin chyba też i nie wiem jak stąd zejdziemy po ciemku, a oczywiście latarki nie wzięłam, no bo kto by brał latarkę górską do miasta gdzieś. W ogóle to zwiedzanie Gruzji opierać się na zwiedzaniu kościoła. Tego jest tak dużo i każdy jest ważny, każdy ma jakieś ważną legendę, ważną historię, ważne jakieś relikwie, ważne, no cokolwiek, nie? Wszystko to jest hiper ważne. Teraz jest ważne wino. Musimy wrócić, żeby pójść kiedyś pod ten kościół, bo Uźwa, jeden z najważniejszych kościołów w Gruzji, niezobaczony. Ale za to zobaczyliśmy 38 innych. No, może nie 38. Ale 47.